Dzień dobry, rozpoczynamy drugi dzień rajdu koguta. Trasa Łódź-Warszawa, więc zobaczycie, co dzisiaj będzie działo się na rajdzie koguta z perspektywy naszego poloneza. Jesteśmy w Otrębusach. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Droga jest zakorkowana. Oświetlacie z samochodu. Wzdłuż drogi, bo na parkingu normalnie auta by się nie zmieściły. Ze 100-200 metrów w jedną stronę, w drugą stronę. Najazd, prawdziwy najazd na Otrębusy, na muzeum. No i jesteśmy przed muzeum Muzeum Motoryzacji i Techniki, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, w Otrębusach. Szczerze muszę powiedzieć, chcę się przyznać, ale jestem tutaj pierwszy raz. Parę lat temu, jak byliśmy w Warszawie, odwiedzaliśmy muzeum w FSO. To był plan, żeby tu przyjechać, ale jakoś nie wiem, chyba żuk się popsuł, więc zmiana na poloneza to jest to. Słuchajcie, wchodzimy do środka i pokażę Wam z tego muzeum parę ciekawych, mój punkt widzenia tego, jak to muzeum wygląda, jeżeli ktoś tu jeszcze z Was nie był. Jesteśmy już w środku. Papa Mobile, Star 660. No i, czyli parę pojazdów, które... O, mamy Poldusia. Parę pojazdów, które stoją na zewnątrz. Kurde, przekrój jednak, trzeba powiedzieć, że motoryzacyjny tutaj. Samoloty, czołgi. Replika niemieckiego czołgu Panzer 4. Widzę, że nawet można sobie wejść. Dzisiaj tłumy. Jak widzicie, oficjalnie Muzeum Motoryzacji i Techniki. Państwowy rejestr muzeów 70/01. I wchodzimy. O, można się podpisać. A tu ścianka Classic Auto. Zobaczcie, można zostać gwiazdą Classic Auto. Pozdrawiam Classic Auto przy okazji. Zobaczcie, Multipla nie musi być straszna, to jest ta wersja z lat 50. No. Już byś nie dojechał. Tu zobaczcie, jaka ciekawa perełka. Kabriolet. No, takim to bym pojeździł. No, stary Polonez. Słuchajcie, no i tak przychodzi dosyć szybka wizyta w muzeum w Otrębusach. Myślę, że z jednej strony jest fajnie, żeby zobaczyć, jak to muzeum żyje, jak jest tutaj masa ludzi, natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba byłoby tutaj przyjść w tygodniu na spokojnie, żeby trochę pokontemplować to miejsce, każdy z tych pojazdów,
tu jest masa w ogóle przedmiotów. Mam takie wrażenie, taka moja, takie spostrzeżenie też, że to konkretne muzeum to jest takie muzeum w muzeum. Czyli z jednej strony mamy pojazdy, różnego rodzaju przedmioty, które no, są z tamtych czasów, 10, 20, 50 i więcej lat, ale jednocześnie też to muzeum pokazuje, jak to muzeum się tworzyło, jak ta kolekcja była zbierana. No i to też jest historia państwa Mikiciuków, więc to też jest taka ciekawa rzecz moim zdaniem, żeby to zobaczyć. Jest z nami Patryk. Tak, jest. Krótka relacja. Jesteś. Powiedz mi, jak na gorąco oceniasz, ta droga tutaj dojazdowa jest zablokowana. Pełno samochodów. Aż tak nie jest. Ale nie, źle, ale właśnie bardzo dobrze. Pełno ludzi, setki ludzi. Ale z drugiej strony, wyglądają piątki, tak wyglądają soboty, że to jednak coś wyjątkowego jest. Ale z drugiej strony to są autrombusy. Autrombusy w autrombusach tutaj jakby zamiast żył wodnych są żyły z benzyną, wiesz. Tak, więc to jest absolutnie, ale nie, absolutnie pytanie normalne, takie, natomiast faktycznie jest to jesteś mnóstwo zabiegany, dzisiaj energii. Ja już mam prawie już nie mogę mówić, ale mnóstwo cudownej motoryzacji, mnóstwo samochodów, cudownych ludzi, uśmiechu i świetnej energii. To jest w ogóle, wiesz, coś. Ale to też jest bardzo rodzinne muzeum dla tych, którzy jeszcze może nie byli tutaj. Bilety chyba się pokończyły, czy jeszcze nie wiem, może są, ale tu jest naprawdę, widzę, twoja mama, tak? Twoja mama jest przy wejściu. Tam jest moja mama, tam jest tam mój tata. Jest tata. Wszyscy wiem, tutaj ale jesteśmy to jest... na tym. Ale słuchaj, to jest tak, że to jest takie miejsce, które jest stworzone przede wszystkim przez moich rodziców i tworzone jest od ponad 50 lat, więc jakby to nie jest muzeum takie, do którego wchodzisz w kapciach, nie? Jakby, tak. Tutaj nie pachnie pastą do podłóg, tylko pachnie benzyną, bo one wszystkie jedzą, działają, nie da się muzeum motoryzacji utrzymać w terenie, kiedy te samochody żyją i funkcjonują. Wszyscy ci, którzy zajmują się samochodami, wiedzą to doskonale. To muzeum żyje. Przechodząc tutaj miałem w głowie, że to jest muzeum w muzeum. Z jednej strony to jest muzeum, które pokazuje przedmioty zgromadzone jako kolekcje z dawnych czasów, ale to też jest historia was. Jak to się tworzyło przez 50 lat? Muzeum w muzeum. Wiesz, to zawsze tak jest, że jeżeli nie tworzysz czegoś od wczoraj, czyli to nie jest tak, że nagle, nie wiem, jest zbierane archiwum narodowe i a teraz otwieramy pod to placówkę, albo to nie jest pomysł, że nagle kupujemy sobie 50 tysięcy samochodów z całego świata i wystawiamy, to są samochody, które przede wszystkim jakby były przez te 50 lat zbierane, wiesz, z polską historią, z jakimiś dziejami, z jakąś historią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest historię tworzenia muzeum nadaje się już do muzeum. Tak, tak. Dobra, nie zatrzymuję. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego, dzięki. No i dojechaliśmy pod fabrykę samochodów osobowych. A raczej bramę i to, co po tej całej fabryce zostało. Polonez, jak widzicie, dobrze się sprawuje. Nie było żadnej usterki póki co. I dobrze. No i co, tak to wygląda. Lato 2022 rok. Napis jeszcze jest, jakby ktoś miał wątpliwości. Można podjechać. Tu przed chwilą sobie w ogóle stał samochód jeden, drugi. Tam widzicie, odjeżdżały z Polonez, nie Polonez, ja mówię, duże Fiaty. A my sobie podjedziemy. Grzesiek, będziesz robił zdjęcie, prawda? Tak. Dobrze, obowiązkowy punkt programu dla fanów FSO. Tak, dokładnie. Stąd wyjechał, więc wrócił na chwilę. Dobra. No i minutę temu pochwaliłem... Chwilę temu pochwaliłem właśnie Poloneza, że się nic nie stało. No to za wcześnie. Nic się nie stało. Nic się nie stało. O, przy okazji macie możliwość zobaczenia silnika. Standardowy. OHV 1.5. Nie, no żartu jest. Trochę inne. Co się stało się? No to na popyt odpaliłem. Co się stało? Co zepsułeś? No ja to nie. Co? Nie. To nie ty? Wiesz co? W ogóle nie mamy ręcznego, bo mieliśmy problem z hamulcami i... Przyjechało wsparcie. Do zdjęcia, ale się coś popsuło. Dobra. Chodźcie, popchnijcie się, też mojego nie musieliście, co? Dobra, pchamy. Dajecie! Oczywiście Polonez się wyjechał. Dajesz go, dajesz! No
No, dzięki wielkie. Powstała ogólnie teoria, że Polonez jak przyjechał pod miejsce, skąd wyjechał, to stwierdził, że już się stąd nie chce wydostać. No ja już tak to samo mówię. No właśnie, dlatego mówię. Tu mu jest dobrze. Nie zostawimy go tu. Fotki porobione? Tak. Zadowolony? Pewnie, ja też. Możemy jechać. Zresztą chłopaki mi wyślą filmik, jak pchaliśmy przed chwilą. A jeszcze raz? Jak wyślą mi chłopaki zaraz filmik, jak pchaliśmy. Ja też mam. A, no to jedziemy. Kolejny punkt programu w Warszawie. Ale FSO zawsze musi być.